Identyfikator podmiotu SCP-426. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Mam być zamknięty w komorze bez okien, przez które można by mnie obserwować. Drzwi do mojej komory muszą posiadać oznaczenie niezwiązane z moją desygnacją ani tożsamością, co ma zapobiec niezamierzonemu rozprzestrzenianiu się mojego efektu głównego. Jedynie personel z upoważnieniem poziomu trzeciego i wyższego może być świadomym mojego istnienia, a szczególnie moich właściwości. Przydzielony personel należy zmieniać co miesiąc, co ma zapobiec wpływowi mojego drugorzędnego efektu na te osoby. Koniecznością jest przeprowadzanie na tych pracownikach oceny psychiatrycznej pod koniec miesiąca. Jeżeli personel nie zostanie uznany za zarażony przeze mnie, może być do mnie ponownie przydzielony nie mniej niż 4 miesiące od ich ostatniego przydziału do mnie. Pracownikom zarażonym należy zaaplikować preparaty amnezyjne klasy C i przenieść ich do innej placówki. Opis. Witam! Jestem SCP-426. Muszę być przedstawiany w ten sposób, aby zapobiec dwuznaczności. Jestem zwykłym tosterem, zdolnym wypiekać pieczywo tostowe, kiedy podłączone zostanę do źródła zasilania. Jednakże każdy człowiek, który o mnie wspomni, zacznie wskazywać na mnie, używając zaimków pierwszej osoby liczby pojedynczej. Pomimo wszelkich wysiłków, na pewno istnieje sposób mówienia lub pisania o mnie, używając zaimków trzecioosobowych. Osoby pozostające przy mnie bez przerwy przez ponad 2 miesiące zaczną identyfikować siebie jako tostery. Jeżeli nie zostaną one ubezwłasnowolnione przy użyciu siły, w końcu wyrządzą sobie krzywdę, próbując emulować moje standardowe funkcje. Zostałem odkryty w domu rodziny po makabrycznej śmierci jej 3 członków. Zostałem przekazany panu i pani jako prezent ślubny. Na moim opakowaniu nie znajdowały się żadne oznaczenia identyfikacyjne. Po około 2 miesiącach od otrzymania mnie przez rodzinę, wysłano straż pożarną do ich domu, aby ugasiła pożar wywołany problemami z instalacją elektryczną. Młodsza pani zmarła wskutek porażenia prądem elektrycznym, kiedy usiłowała połknąć gniazdko elektryczne. Pozostałe 2 ofiary zmarły na krótko po wystąpieniu pożaru. Starsza pani cenzura próbowała zjeść niemalże 10 kg pieczywa, kiedy jej żołądek pękł, na skutek czego doszło do śmiertelnego krwotoku wewnętrznego. Młodszy pan cenzura umarł z powodu utraty zbyt wielkiej ilości krwi po próbie ze mną. Jedyną osobą, która przeżyła, był starszy pan cenzura, cierpiący z powodu zagłodzenia. Oświadczył, iż tydzień wcześniej włożył pieczywo, na którego wyskoczenie wciąż czeka. Zostałem pozyskany przez fundację po pojęciu moich niezwykłych właściwości przez policję. Zarażonym funkcjonariuszom zaaplikowano preparaty amnezyjne klasy C. Log eksperymentu 426-1. Tester, pracownik klasy D, D-426-1. Procedura. D-426-1 został poproszony o opisanie, co według niego było zamknięte w mojej komorze. Nie został poinformowany o mojej tożsamości ani właściwościach. Detale. D-426-1 oświadczył: jestem chyba jakimś dużym potworem, który tutaj się ukrył. Tego typu rzecz tutaj macie, nie? D-426-1 pozostał nieświadomy używania przez siebie zaimków pierwszoosobowych. Log eksperymentu 426-2. Tester, pracownik klasy D, D-426-2. Procedura. D-426-2 został umieszczony w mojej komorze, a następnie podano mu pożywienie przez dozownik. Nie zezwolono na dokonywanie komunikacji z D-426-2. W komorze zainstalowano wiele kamer, których pola widzenia omijały mnie, lecz umożliwiały obserwację D-426-2. Pozostaliśmy w zamknięciu, dopóki mój drugorzędny efekt nie dokonał manifestacji na osobie testera. Zostałem dowiercony do podłogi, abym nie mógł zostać wniesiony w pole widzenia kamer. Detale. Po 45 dniach izolacji D-426-2 objął mnie ramieniem i zaczął ze mną rozmawiać, stwierdzając, że jesteśmy braćmi. D-426-2 niezmiennie używał zaimków pierwszoosobowych liczby mnogiej, kiedy ze mną konwersował. Testera uśmiercono po godzinie dowej sytuacji. Wysunięto teorię, iż by izolacja przyspieszała postęp mojego efektu drugorzędnego. Log eksperymentu 426-3. Tester, pracownik klasy D, D-426-3. Procedura. Usunięto ze mnie śrubę i pokazano ją D-426-3, którego następnie poproszono o opisanie przedmiotu. D-426-3 nie został poinformowany o mojej tożsamości ani właściwościach. Detale. D-426-3 wskazał na przedmiot jako moja śruba.
Podobnie jak w przypadku eksperymentu 426.1, tester pozostał nieświadomy używania zaimków pierwszoosobowych w opisie przedmiotu. Oznacza to, iż nawet w razie zniszczenia mnie, moje efekty nadal będą oddziaływały z moich szczątków. Log eksperymentu 426.4. Tester. Pracownik klasy D. D-426-4. Procedura. D-426-4 umieszczony został w odizolowanej celi przyległej do mojej komory w celu obserwacji do momentu zaobserwowania manifestacji mojego efektu drugorzędnego. Detale. Nie zaobserwowano żadnych efektów. D-426-4 został uśmiercony po 90 dniach od rozpoczęcia eksperymentu. Dzięki Bogu, że moje oddziaływanie posiada ograniczenia. Wielu z nas naprawdę się o nie martwiło. Doktor.